Dzisiaj wspólnie z Młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 4 namalowaliśmy napisy, które mają pokazać, jak bardzo istotne jest to, żeby odłożyć smartfon, przechodząc przez przejście dla pieszych. Widzimy przecież, że są osoby, które rozmawiają przez telefon, bądź też szukają pewnych informacji w internecie za pomocą telefonu, przechodząc przez przejście dla pieszych, a wiemy, jak to jest to bardzo niebezpieczne. I dzisiaj rozpoczęliśmy akcję w naszym mieście. Takie napisy zostaną umiejscowione w 10 miejscach w Łomży i mam nadzieję, że osoby, które będą miały telefon i zbliżały się będą do przejścia dla pieszych, zastanowią się nad tym, że jest to bardzo niebezpieczne i odłożą ten smartfon i zgodnie z naszym tutaj hasłem odłóż smartfon i żyj, trochę da to do myślenia i wszyscy będą czuli się tutaj bezpieczniej. I ci, którzy jadą samochodem i ci nasi piesi, którzy będą przechodzić bezpiecznie przez przejście. 1 czerwca weszły w życie przepisy, nowelizacja przepisów ruchu drogowego, która z jednej strony podnosi bezpieczeństwo pieszych na przejściach, dając im bezwzględne pierwszeństwo na przejściach dla pieszych. Natomiast z drugiej strony nakłada troszeczkę większe obowiązki na właśnie na uczestników ruchu drogowego w postaci osób pieszych. To znaczy wchodzenie z urządzeniem typu smartfon, telefon w ręku, czyli z urządzeniem, które w sposób jasny rozprasza naszą uwagę, w tym momencie będzie już karane. Nie wolno tak robić. Ma to na celu przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa osób pieszych, ale też i innych uczestników ruchu drogowego.